Kultura, 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 kultura. Siemanko tu mat, podcast Rap Matters i chory pas stopniu skulizacji Polski. Druga część dzisiejszego live'a, dzisiejszego, w sensie czwartkowego, bo nie wiem, kiedy to będziemy publikowali. I drugą płytą, o której dzisiaj mówimy, jest raca Bobby Fisher. To wrzucę ci od razu na, na, na minę. Powiedz mi drogi chory, czemu ta płyta się tak nazywa? bo jest sam na szachownicy słów. Nie wiem, jest w pierwszych trzech numerach, są cztery wersy jakoś tam powiązane z szachami i gdzieś tam pod koniec jest jeszcze, znaczy później jest, że jest kilka figur i cała armia pionków i to by było tyle z szachów. Jeszcze jest, nie przepraszam, jeszcze jest, że, że nie ona ma taki... no. robi, nie ma takich partii teraz, ale jest, że coś takiego ona robi, to, to, to chyba nie miało sensu, że robi skok białym na czarne że, coś, skok na czarne, żeby dojść po białe, rusza góra-dół coś, góra dół, coś tam, to, no, to, no, to no. chyba też miało być o szachach nie? tak mi się wydaje no to chyba jest, ale nie wiem o co w tym chodzi tak samo jak nie wiem o co chodzi w tym, że nie ma takich partii jak Garpow-Kasparow, bo są przecież, w sensie no bo <noise> jeden i drugi jeszcze Żyją, ale też no, kurde, są dobre partie szachowe. Co to w ogóle za w ogóle wymysł, to, to no nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem, czemu ta puta się, się tak nazywa. E, nie wiem, czemu chory wpadł na to. Czy wiem, czemu chory wpadł na to, żebyśmy słuchali jeszcze raz i ją przypominali. Nie wiem, czy chcesz powiedzieć historię, jak odbierałeś tą putę kiedyś i jak ją odbierasz teraz. No kurde, mieliśmy po ile 17 lat, jak to wychodziło. I to jest jedyna płyta racy na tamten moment, wiesz, którą słyszałem. Nie wiedziałem, co tam wcześniej. Wiem, że z PRZ-em coś nagrywał, którego słuchałem. I kurde, no, dla takiego dzieciaczka w liceum, no to ma sens to, o czym on mówi. I to faktycznie mogło wydawać się te metafory, ta te poetyckość tej płyty, że faktycznie to był jakoś tam życiowo zaangażowany raper, który no, chyba udawał bardziej niż dobrze pisał. Udawał, że umie dobrze pisać. Fajnie składał technicznie. Na pewno ukatowałem w liceum to pamiętam, że bardzo dużo słuchałem, miałem ją nawet fizycznie, ale tak chyba po maturze, nie wiem, czy choć raz ją odpaliłem, i ja lubię sobie przypominać takie rzeczy po coś, czyli właśnie pod podcast. Bo tak sam z siebie to nie wiem, czy bym posłuchał. Ja to miałem w głowie ciągle jako taki zapomniany troszkę mini klasyk, bym powiedział. Nie jest klasykiem, to od razu mówię. To solidna płyta po prostu, ale zapamiętałem ją dużo lepiej niż, niż ona faktycznie jest. Nie ja... sensu to zdania, ale rozumiesz co mi chodzi. <noise> Nie, ja, ja zupełnie inną mam historię z, z racą. Kiedyś mówiłem już w takim odcinku, gdzie, gdzie żegnałem racę po tym jak, jak zmarł i tam podsumowywałem karierę i też opowiadałem o tym jak, jak tam Moja znajomość z, z nim, bo tam internetową mieliśmy, ale też jego twórczości. A to na on miecz. na gadu, gadu był bardzo otwarty, też coś tam się z nim wymieniłem. Kiedyś, no, 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 no akurat no, 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 teksty podsyłał. Tak, dość spoko, to, to, to mhm. wiesz. Ja tak jakby poznałem go przez kawałek z, z Jimsonem, czyli te cztery pory wspomnień bodajże, gdzie Jimson go witał, e, się masz raka. Tak, tak. W każdym razie potem słuchałem tej epki, która mi się bardzo podobała. Potem samotność, wolność, pasja to chyba była pierwsza płyta, jaką kupiłem, i gdzieś tam sobie go lubiłem bardzo. I ta płyta, Bobby Fischer, była płytą, która mnie bardzo zdenerwowała. Bo raca z takiego trochę lamusa, trochę poety, trochę przegrywa, czyli z osoby, z którą się utożsamiałem wtedy. No tak. Przeistoczył się tutaj w takiego hastlera, w takiego bardzo dupowego rapera, który cały czas chleje i cały czas na, na pandę mówi właśnie panna, szmata. Wcześniej był wrażliwcem, a tutaj taki jest już Kastlerski, uh -huh. co, co dla mnie karykaturalnie wyglądało i, i nie podobała mi się ta płyta kiedyś. To karykaturalnie wyglądało nawet mi, nie znając jego poprzednich płyt, bo... No, śmieszne to, bo by on był zapatrzony w mesa. To było widać, że imponowało mm -hmm. mu te chlanie. E, to właśnie taki sposób mówienia o kobietach. E, było widać, że mu ten mes imponuje bardzo i chyba sobie przyjął jego lifestyle, który był żenujący, kurwa, wtedy i dzisiaj jeszcze bardziej. Nie? Znaczy, no, to mes wtedy to tak, jakby też dla tych wszystkich chyba takich cichych lamusów był takim wow gościem, nie? Że on to tak, no zapierdalał w Fedorze i, i wiesz, miał zawsze szklaneczkę, cygaro i no nie, nie wiem, no mi to nie, ja się nie rałem nigdy mesem aż tak, nie, na pewno nie jego wizerunkiem, ale no, kurwa, miałem ludzi u siebie, którzy chodzili się ubierali tak jak on, no, bo tak wygląda elegancki, wysoko funkcjonujący alkoholik. Przypominam, mm. że to są czasy liceum, nie? No, ale to wiesz, to dzięki, czy, czy przez Mesa też gorzką żołądkową uważałem za, za świetną wódkę. Do świetna, Ech. bo Tania była kurde, kosztowała Ech. nigdy Ech. więcej jak 20 zł. Starych. No, ale skoro Mesa mówił, że dobre, no to wiesz. No, ja już ci mówiłem to, jak sępił ode mnie tej wody. No to było dziwne, kurwa. Podszedł do mnie i się pyta, czy mam rudą, czy mu kupię rudą albo mu dam rudą. Spierdalaj, kurwa, nie, o chłopie. To wtedy Cira też poznałem na tej samej imprezie. Nie? To Cira właśnie, Cira sobie pił piwko kulturalnie. A ten chodził do każdego, no naprawdę kurwa, jak najgorszy żul, podchodził do każdego i pytał, czy ktoś ma rudą, żeby mu kurwa kieliszek nalać, bo on nie wytrzymał. żenada straszna, nie. E, dobra, no i po, po latach ta, ta, ta płyta, no. e, kurde, ma dobre momenty, e, jest w ogóle, wydaje mi się, że bardzo dobrze wyprodukowana i tak jakby ten pierwszy numer też e, sprawia wrażenie, że zaraz będziemy świadkami jakiegoś klasyka, mhm. ale finalnie to jest taka średnia, przeciętna, no. Jest solidna, I... tak, taka średnia 2,5 powiedzmy, nie? <laughs> No, 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 tam 6 na 10, coś takiego, no. nie? E, e... Bo tak, bity są dobre i tam są w ogóle znane ksywki chyba kiedyś, bo R Radonis nie wiem, czy jest dalej jakoś tam bardzo obecny. Chyba nie. E, ale, ale tam dobre bity, kurde, naprawdę tak, fajnie. Ta, na, 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 e... Szczególnie te intro, ono jest takie pogrzebowe, żewne trochę, ale i to, co on nawija tam, że no, klepane... Ktoś ubiera, żeby ktoś się rodził, coś się kończy Coś zaczyna, Arka ja kurwa świnia, wiadomo nie? Ale Ale no, to, to, ale ten beat właśnie To jak on nawija, bo bardzo dobrze tam nawija To jest wszystko też na Jak na tamte czasy, bardzo zgrabnie Na tych wielokrotnych napisane Naprawdę ten pierwszy kawałek, jak sobie wróciłem Myślałem, kurwa, to faktycznie zajebiste będzie I to spadało, kurwa, z każdym numerem spadało Ale był, no wtedy już bardzo Popularny Donatan był Vixen. Nie wiem, czy Vixen był kiedykolwiek popularny jako producent, ale był. Ale był, był znaną ksywką, nie? Tak, tak. Było No Name Full of Fame, które wtedy w podziemiu hulało. Dokładnie. Dosyć I to chyba mocno. W bardzo dobrym kawałku też, czyli to nikt nie ma na, na mnie mhm. wpływu. Tak, to tak. Bardzo prosty refren, który bardzo dobrze działa, nie? Gdy on tam ma refren, że gdy pisze, nikt nie ma na mnie wpływu, na bicie nikt nie ma na mnie wpływu. E, mhm. Kurde, prosty patent, a działa. Tak, I... tak. Ten... Ale najlepszy bit, wydaje mi się, jest w ostatnim Tramwaju. Zrobił go Antek, kurwa, zajebista ksywa, który broni się do dziś, bo te wszystkie bity brzmią jak polski truskul z 2010, okej, okay, nie? Ale ten, ten bit jeden z tego ostatniego numeru broni się, jest zupełnie inny, inna rytmika, inna perkusja, inne sample, odstaje od tej płyty. Na plus bardzo w sensie, jeśli chodzi o produkcję. Nie, żeby właśnie tamte były słabe, bo one brzmią tak, jak brzmiał Truskul wtedy. A to brzmi, yy, kurwa, światowo. Brzmi hip-hopowo <śm> bardzo, ale w takim elektronicznym też ujęciu. I no produkcyjnie tak, ale Donatan, bardzo znany Donatan, lubiany. Mi się wydaje, że dał najgorsze bity tam. Szczególnie te Gran Turismo, one są, te wszystkie chyba trzy bity dał. One są bardzo do siebie podobne, nie? Yy, podobne tak, ale mi się podobają. Gran Turismo może, może mniej, ale te, które tam są jeszcze jego bo Gran Turismo jest w ogóle takim kawałkiem knurskim, świńskim i to jest w ogóle tak, raca, tak. raca fitness. i tam jest kumulacja tego wszystkiego mhm. jeszcze zrobił tak, figury, o bazylach, figury. o wszach coś nawijają, Tak, 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 no. tak, tak, tak. zrobił jeszcze figury figuranci i, i stroboskopy który jest słabym numerem bo tam jest PMM i no ja nie, nie, nie lubię no i refren jest słaby, bo, bo to też będzie zarzut tak do całej płyty i całego racy tej melodyjności nie miał, wiesz, miga, 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 mm -hmm. miga mi stroboskop i coś tam, coś tam, bo coś tam i coś tam. E taki kurwa robotyczny był na tym, a tu by wypadało, żeby on to troszkę przynucił albo jakiejś ekspresji, on niby ta ekspresję miał, która polegała na hardcajnie bardziej i na takim przeciąganiu, jak nawijał, że mam ambicje amerykański, coś wiesz, tak e, akcentował to dziwnie i to, to chyba na tym się kończyło i był taki sztywny bardzo i na tych refrenach czasami, które mogły, bo chyba te stroboskopy z PMM miały być bęgerem, nie? E, no, miał tak. być takim hitem. Tak ch chyba na to liczyli, ale Wyszło dre bardzo drewnianie, drewniano, nie wiem, drewno po prostu. <grymne> to z takich no, tych, nie, no, sztywny jest ten numer. Tych sztywnych yy, refrenów to jeszcze robię show, robię show, ty rób biznes. to A, no. jest inny, Zresztą, inny... właśnie to też było, też było dziwne, bo on nawijał w paru numerach, że to, to mi się bardzo podobało. To mi może imponowało, że on żyje dla rapu. On chce tylko pisać, nagrywać przy okazji gdzieś tam jak będzie z tego hajs to zajebiście ale no żył tym rapem to było słychać nie a w tym a od któregoś numeru właśnie chyba z tym Rupshawur rób rób biznes, ja robię shouty biznes, zaczął nawijać że jebać tych co zarabiają na tym że to jest złe tak dziwne to było bo w paru numerach wcześniej nawijał o tym że on też by chciał zarabiać żyć z tego nie to tak generalnie dużo tam jest takich nie wiem, bo jest ileś wersów które są fajne tutaj generalnie nie wiem tekstów w ogóle i on mm -hmm. dobrze pisał, wydaje mi się, że wcześniej e, tutaj ma jakieś te śmieszne wersy typu, że na klub wydaje więcej niż Abramowicz tak. czy w fajny wers, e, szukam poetek a ty idź po literatki to, mm. to, to niby znowu o alkoholu bo tego alkoholu to jest mnóstwo, ale no fajnie to brzmi, ale ile tu jest takich właśnie tych głębokich wersów typu ten rap jak szachy, pomyślałem w końcu, kilka figur i ca cała ar armia pionków. ja szukam damy, wszyscy jej szukamy nikt nie może znaleźć i zostajemy sami w ogóle co kurwa, co ty robisz gościu? Albo, że życie jest jak e, kobieta, nie zawsze ci daje tak, no, no on wiesz, on nawijał o tym parę razy o tych poetach i nawinął taki wers, że zostało nas niewielu Coś tam znających z metafor, metafor piękno, piękno, Jak, jak widzisz, dużo P, Emil Bleff, maestr Eldo. Z tym maestrem to przegiął, ale on <noise> właśnie chciałbyś taki metaforyczny, a wiesz... No wtedy faktycznie mogło się wydawać, że on się, się stara, ale to jest straszna grafomania, jak to tylko przeczytasz, nie? Wiesz, my zawsze sami na szachownicy słów, mam coś tam, atrament w żyłach, a deszcz siada na szybach, w pociągach, na miastka życia rozpływa się w kroplach. No, skór nie mogę. To eee, bardzo, bardzo głębokie. To jest, no nie, to jest grafomania, to jest pisanie dla pisania. No, oczywiście to no, maszyn, wiadomo o co mu chodzi, nie, ale. Nie tyle pisanie dla pisania, to takie tanie metafory. No, I... no tak, no. Ale on właśnie się uważał za takiego rapera, który jest tekstowym raperem, w wiesz co chodzi. Ty, bo mi wydaje się, że on był takim, w sensie może, może też powinienem wrócić do tych kawałków, ale e, jak robiłem to, to jego pożegnanie i słuchałem tej dyskografii, sobie wracałem do tych kawałków typu Mgły czy, czy nie Aha. wiem, coś tam jeszcze, no to kurde, to były dobrze napisane teksty. A to może tak temu, że taka... nie świrował Pawiana, bo ja mówię, to jest pierwsza płyta jego, którą usłyszałem, i później wracałem dopiero. Mm -hmm. Na tych wcześniejszych płytach nie świrował takiego właśnie Haslera i to zaburza bardzo te, ten odbiór całości. I temu, może te metafory teraz wydają się śmieszne, bo kontrastujesz to z tą zachlaną mordą, gdzie moje związki są stałe, bo stale się pierdolą, wiesz coś takiego. A wcześniej on faktycznie miał, no, no smutniejszy był, to może temu, nie? To być może tak. No. Z takich jeszcze rzeczy, które tutaj nie wypaliły, to jest ten niedorobiony koncept. Dwa wyjścia. Ojej. Przedstaw może o co chodzi, bo ja już nie mam do tego siły. Nie, ja chyba ja skipnąłem to na ostatnich trzech odsłuchach, bo cztery razy tej płyty słuchałem jeszcze dzisiaj rano. No ogólnie jest historia, że jest, zabija coś tam i albo zabije, albo nie zabije. Ty się kurwa sam zdecyduj, czy on zabił, czy nie zabił, czy podcina gardło, czy tak, nie. Tak, tak, tak. Tam no, chyba po wcześniejszy no kawałek te... się, się kończy, że zerwał z dziewczyną, prosi o wolne no, i tak, tak. E, idzie się z nią spotkać, no i tak się z nią spotyka, że chce ją zabić, ale potem chyba, kto, bo też już skipowałem, bo męczy no. mnie to bardzo, że no, na koniec tak jakby mamy to otwarte zakończenie i z wersem dosłownie, że z, zdecyduj tak. się co to co się wydarzyło. Żeby Kurde... nie to, żeby nie, te, nie ten ostatni wers chociaż, nie? żeby zostawił kurwa dwa takty bitu i on już nic nie mówił, no to by miało więcej sensu. Też, nie, no też mi się wydaje, że to jest takie strasznie wiadomo od początku, o co tam będzie chodziło i jak to się mhm. zakończy i, i to, to trochę... No, no zresztą bo, w skicie poprzedzającym mówił, że będą dwa wyjścia i kurwa nawijał, że są dwa wyjścia tak. cały czas, a później mówi, ale zaskoczenie, macie teraz dwa wyjścia. <laughs> kurwa, pięć minut wcześniej, przez pięć minut ciągle to powtarzał, nie? Irytuje mnie też kawałek CV, gdzie on rapuje o tym, jak to idzie do pracy i nie chce mu się pracować. To też jest ale takie... był fajny wers, że 8 godzin tydzień, czyli 8 na tydzień. To, to było <grym> śmieszne nawet. Tylko, że te CV jest dziwne, bo, bo to niby chodzi o pracę, ale chodzi tak naprawdę, że on szuka dupy jednocześnie, a nie pracy takie no muzycznie raczej. No tam jest dużo tego, co mówiłem, tego przeciągania, tej właśnie ambicjach, Ameryka, wiesz, i, i takiego harczenia i dziwnie to brzmi. E... No, raczej dziwne to jest. Raczej słabszy ten i dwa wyjścia to tak... Te dwa wyjścia chyba najsłabszy jednak. Nie, bo CV jeszcze mogę sobie posłuchać, śmiało, nie, Ale... A, tam miał... O, właśnie, dobra, mam napisane, miał taki wers, że dla Beki sobie złapie AIDS, żeby wydymać farta, nie, coś takiego. Mm -hmm. No to było, kurwa, takie kontrowersyjne trochę. A co powiesz o e, reprenach Karoliny Baszak? Bo przez moment robiono z, ni z nią taka, taką dobrą wokalistkę, a wydaje mi się, że one są średnie maksymalnie. To jest ta sama laska w dwóch, bo w tym mijamy, mijamy się. Mijamy się jest... i potem mógłbym, no? No, Mijamy się jeszcze do momentu, tam, e, mijamy się. Coś tam to jest jeszcze fajne, ale jak już następne słowa wchodzą, to już nie <laughs> jest tak fajne. A ten drugi jest słaby, jest po prostu słaby, ten, e, ten późniejszy pod koniec płyty. Tak, to jest ta, ta, ta sama osoba. Właśnie wydaje mi się, że ona współpracowała ileś tam z tymi raperami, ale może hmm. trochę mi się myli, bo nie weryfikowałem przyznam. Ja nie mi... kojarzę, szczerze powiem, że, że nie kojarzę. kojarzę no, bo sobie... Nie pamiętam może po prostu. Bo ona sobie tam sprawdzałem, czy, czy, czy dalej sobie śpiewa. No to śpiewa sobie dalej. Wydaje mi się, że gdzieś jeszcze była i że to była taka, u, u Orła była. Okej. Okay. No, nie wiem skąd ja ją kojarzyłem, że, że wiedziałem, że, że to jest jakiś tam, powiedzmy, że ważny fit, czy tam nie wiem. No, była też z PM, więc ona gdzieś tam pewnie z tego środowiska. Okay. Nieważne. No, w każdym razie pierwszy jest do momentu jest całkiem fajny. Drugi mi się nie podoba w ogóle. Tak, Stil. Dalej tej płyty jakoś nie pokochałem, nie, nie polubiłem i wydaje mi się, że Raca był dobry wcześniej. Tych późniejszych nie pamiętam, bo, bo nie słuchałem. No później był konsument o... ludzkich sumień, tam był fajny single, na którym on najsłabiej wypadł, ale z Tetrisem i Strzadem, taki bragowy, nie wiem, czy pamiętasz. Nie, nie pamiętam. Tak jak mówiłem, słuchałem, jak e, zmarł, czyli to już mm. było parę lat temu, bo to i 2019, nie no, wiem, tak, 4 tak. lata. E, wtedy tego słuchałem, bo to było to, potem było jeszcze jakaś chyba epka, wydaje mi się, e, bo ten konsument był na bitach Dondy, wszystkich, które też tak, tak. jest tutaj na, na Bobim Fischerze. Mhm. Były jakaś chyba kruki, to się nazywało. No, nie wiem, nie wiem, bo wcześniej było właśnie z Perzatem, czyli to vis-a-vis? -vis. Tak, tak, tak. No. Była ta samotność, wolność, pasja, no i znasz nas, Epka. Mhm. Gdzie był Jimson, więc spoko. No, w ogóle fajne do tamtych czasów fajnie się wracał, właśnie do takich labeli jak State True, no, bo bardzo fajne rzeczy wydawali, bo bo chociażby laik wychodził z tej tru. Było te taką kompila... znaczy, producencki No Name Full of Fame. Fajna ekipa w ogóle. Szkoda, że nie ma takich. No nie ma chyba już znaczy, takich. Są, lej... są. Wydaje mi się, że Tylda jest czymś takim. A nie, no okej. Okay. a dobra, no faktycznie, nie, po, nie e... podobał. <laughs> Wydaje mi się, że w pewnym stopniu Filomatic są czymś takim, jako taką grupą ziomków, nie? E, Ale takim... chodzi mi o taki label, typowo label, który mm. by wydawał takie niezależne faktycznie rzeczy. No okej, no to powiedziałeś da Bump może 12 też, nie? Yy. Tak, 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 No to faktycznie, no, no kurde, mogłem się zastanowić trzy sekundy dłużej, zanim to <laughs> powiedziałem, ale nie, po prostu podoba mi się, że były takie ośrodki te 15-10 lat temu, że no taki raper jak Raca, który nie miał raczej argumentów żadnych, żeby się do mainstreamu wbić, że mógł jednak gdzieś tam zaistnieć i ktoś to wydawał, nie? Tak, I to była płyta, która go jednak jakoś tam wybiła, nie? Bo mhm. jakkolwiek byśmy nie, nie narzekali na nią teraz, to on dzięki niej złapał, złapał trochę fejmu i nie wiem. Tak, jakby zadbana też była pod tym względem, że, e, że był mes, że byli ci znani producenci, mhm. że było to PMM, które no, może mi się nie podoba, ale to jednak byli znani goście jacyś tam, nie? Tak, tak. I, I, kurde, no, nie wiem, DJ Ike tam gdzieś się kręcił, bo on też się kręcił wokół mm -hmm. tych takich nie, nie, niezależnych ludzi. Ale to płyta na, na papierze to wygląda solidnie, nie? No, to już. To jest takie. Papierze, nie, na papierze, nie, 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 nie była totalna amatorka, typowe wrzucenie płyty w internet i tyle, tylko naprawdę wydany album, nie? No to ja to mówię, miałem, miałem to na fizyku normalnie, nie? Kurczę, no. Nie wiem, no mam ciągle mieszane uczucia, bo nie wiem czy chcę do tej płyty wracać czy nie, no chcę na pewno do pierwszego numeru jeszcze kiedyś wrócić, mm -hmm. i, a jak słucham tego pierwszego numeru to ciągle mam wrażenie, że kurwa będzie zajebiście i to niestety opada siur z każdym kawałkiem <laughs> na tej płycie. Tak, no pytałeś o, o cenach, to tak już sobie sprawdziłem na, na Rymie dałem 2,5 i, i, no i, ja... i nie będę zmieniał. Ja tak samo na pewno można z tego, ten tramwaj można sobie przypominać co jakiś czas, bo to jest bardzo dobry numer, fajnie napisany. Nie wiem o no chuj mu tam chodzi, ale, ale fajny. No i ten pierwszy przede wszystkim, te, te dwa numery, pierwszy i ostatni są, no, są e, nadal bardzo dobre. O, tak, genera generalnie na, na kanale Rap Matera z YouTube'owym, znajdziecie playlistę z kawał najlepszymi kawałkami Racy według mnie. O. Trzeba, trzeba się gdzieś doskrolować, pewnie, ale wrzucę w opis, bo na pewno to No, no, no. To robiłem sam sobie przesłucham, bo mówię, te, te pozostałe jego rzeczy znam mniej. Znam, często sobie wracam hehe do gościnki z Ciro i z Fokusem. Ten melanżowy numer, ten poranek poety, oczywiście, że to się kurwa musiało tak nazywać, nie? Tam w klipie Łona na przykład jest raca, tak śmieszny, taki zdziwiony mu papierosa odpala, śmieszna scena. Hukos nie... jest, pozdrawiamy, jest w teledysku też. Nie pamiętam. A, wyrzuciłem na pewno wszystkie hmm. osoby, które tu są, będą sobie ogarniać. Wrzuciłem tam nawet <grym> dwa wejścia. <grym> to dobre. <grym> Podoba mi się. No to właśnie w playlistę. No. Kurde, no jestem dużo rzeczy. I z takich też tych, tych późniejszych. A z Bonsonem miał kawałki, z lejkiem, miał kawałki, no. na tym samotność, wolność, pasja, Kurde, Chyba Laj go później pocisnął, nie? E... Chyba tak, no bo on potem... Coś tam było, nie? Że i karwana przy okazji i, i Race właśnie... Jeżeli, wiesz, ta, ta płyta była jakoś tam prawdziwa, w sensie, że on już tutaj tak zaczynał chlać dużo, no to niestety, ale przesadzał, nie? Bo, bo potem przez to miał te, te wszystkie problemy, no. Jakieś tam kwitflipy, które się wydarzyły. Nie wiem, czy, jak tam finalnie się to skończyło. Ja nie to, wiem, bo czy, czy mówił, ktoś napisał tak... o tych aferkach jego, i to ty mi musiałeś powiedzieć, że jakieś aferki z nim były, no bo słyszałem tylko, znaczy czytałem u Bobera na profilu kiedyś tam ten bezbek, że się nie umył. Czy coś takiego? Tak, tak, tak. Że siedział, Chuchł, takie nie rzeczy. Się. No tak, ale... Pozostały, no to, co mówiłeś mi o tej partnerce i tak dalej, co tam robił o tych kwit Fliper. Nie słyszałem o tym nigdy. Nie hmm. wiem, może gdzieś mi to bokiem przeszło, nie wiem to, to trzeba by się było gdzieś tam doszukać do, do tego. Ale na pewno potem bardzo stracił, tak jakby w oczach całej sceny. Emigrował na pewno i, mhm, i tak, to, to, i to też było tak jakby no został wyrzucony tak jakby nie ze, ze, ze sceny i już mhm. ludzie tak się tym nie jarali, tak jak jarali się w momencie wydania Bobiego Fishera. Chyba tak, no. Ale konsument był po pobobim. No to wydaje mi się, że wtedy... Tylko, że chyba on przez tego Dondę trochę tracił, bo on nie był za dobry. To nie były za dobre te bity. Tak, tak z tego, co pamiętam na tej mm -hmm. płycie. No, no był kurwa producent dąde i, i tyle. Nie? To nie był ani jakiś dobry, ani jakiś kurwa bardzo słaby, ale był bardzo przeciętny. Taki Type bitowy, bym powiedział. O, to tak jak kiedyś, nie wiem, był taki producent z Bylu, który był wszędzie. Ej, e... Był Ciry teraz na przykład też. O, jeszcze jest. No to ja pamiętam, że producencką nawet wydawał. E, tak, no on robił też ten e, cykl z dziewczynami, nie? <laughs> nie pamiętam, jak to się nazywało, ale z kobietami w Polsce rapującymi. No Gdzieś się tam kręcił ciągle w tej Warszawie. Moim kolegom beat zrobił niedawno I też. też znaczy niedawno, okay. z rok, dwa lata temu. Złap, nie? W ogóle. E, to mieli coś chyba na bicie z byla, albo im miksował, bo on się bardziej zajmuje chyba miksem masterem, no i jakieś tam studio też ma. Nadstudio czy coś takiego, to jest chyba mm. jego studio, nie? Ale coś tam robi, bo wrzuca na TikToka i wrzuca na na Facebooka czasami zrzut ekranu z FL Studio i coś tam robi. No, no i niech zrobi, wiadomo kibicujemy. Dobra, kończymy hmm. chyba powoli, nie? Nie ma co się tam rozwodzić nad tym. Przypominam w takim razie, że, tak. że, że możecie nas wspierać na TIPO i na Bajkopi tu. Linki znajdziecie w podpisie, a ten odcinek, który słuch słuchacie teraz na Twitchu albo na YouTube jest właśnie zapisem live'a, bo jesteśmy na Twitch TV Łukośnik Chorypas, ale jak oglądacie na YouTube, to pamiętajcie o subskrypcji, komentarzu, zostawieniu. Pieniędzy. Najlepiej, pieniędzy. najlepiej tak, możecie kupować koszulki i, i reklamę na stole. Tu, tak, tutaj, mo, tutaj może być wasza reklama, to jakieś na Instagramie możecie pisać z poważnymi propozycjami i, i ona się wyświetla, będzie się wyświetlać nie tylko na, na naszych live'ach, ale też na tych, które robię sam. Nie? Także kurwa, warto, nie? zobaczcie, jest osiem <laughs> osób, warto, warto. <laughs> Nie, fajnie no. było, dziękujemy bardzo i subskrybujcie u Mateusza, klikajcie u mnie i będzie dobrze. I czytajcie Brak Kultury na Litość boskiej. Jak najbardziej. Na no.